Cześć, witajcie na kanale Riser, grze Ark Survival Evolved. Dzisiaj taki króciutki, szybki odcinek dla osób, które chcą grać w Ark, grają w Ark i którym po prostu gra słabo chodzi. Ostatnio widzieliście na filmach, że ta grafika u mnie była dość słaba. Pamiętam, że jakoś tak miesiąc temu miałem takie świetne ustawienia, że po prostu łapałem 50-60 FPS-ów non-stop, nawet przy nagrywaniu. No niestety później twórcy coś zmienili i straciliśmy te FPS-y. Mimo, że gra wyglądała naprawdę fajnie i teraz postanowiłem, że znowu pokombinuję z tymi ustawieniami i zobaczcie, gra wygląda dużo lepiej, chodzi płynniej, mimo że właśnie są lepsze ustawienia w zasadzie, nie laguje tak bardzo, jeszcze w zasadzie, znaczy trochę latałem, ale nie jakoś bardzo dużo, poza tym mało osób jeszcze jest na serwerze, więc ciężko tutaj to sprawdzić. No lagi łapie, tak, bo tutaj w jednym miejscu mamy 50 dinozaurów około, więc laguje, tak? No bo jednak to się wszystko musi wyrenderować. I przejdźmy do tych ustawień. Co wyłączyłem, a co w ogóle zmieniło kompletnie mi grę? Wyłączyłem rzeczy, które w ogóle nie wiem co robią. Wyłączyłem tutaj wszystko. Ja miałem włączone Dynamic Tessellation i... Nie, przepraszam, to miałem wyłączone. Miałem Distance Field Ambient Occlusion włączone i Screen Space Ambient Occlusion. Miałem to wszystko włączone i tutaj miałem Mesh Level of Detail. Miałem też na maksa. Tutaj to zmieniłem teraz na 50%. Tutaj to dałem, po prostu wyłączyłem. Zwiększyłem sobie niebo i ziemię na 50%, dlatego widzieliście tam takie roślinki, chociażby u mnie w bazie wyrastają, więc fajniej to wygląda. Zresztą jak budujecie, ja do budowania specjalnie dałem tutaj tą ziemię, tą jakość tej ziemi na zero, bo wtedy jest łatwiej budować płoty, stawiać fundamenty, to wszystko, więc tutaj bym polecał wam też podczas budowania sobie to wyłączyć na zero. I zmieniłem tutaj tak, tu mamy na high, tu mamy view distance, czyli jaki dystans widzimy na epic, czyli na ten epic to jest najwyższy, jeżeli ktoś jeszcze tutaj nie wie, tak, mamy cztery wartości. Anti-aliasing i post-processing dałem na high i tutaj też wam polecam, czytałem, że nie warto dawać w ogóle więcej, bo po prostu nic więcej to nie daje oprócz ogromnego obciążenia RAMu i procesora. Dałem też cienie z low na medium, dlatego jest między innymi to polepszenie jakości i tekstury też na high. Dlatego zobaczcie, jest tylko jedna wartość na Epic, a gra wygląda zajebiście. Z tą odległością, z tym distance, ja po prostu lubię jak widzę coś z daleka, tak? Dlatego sobie tutaj dałem na ten Epic. No gra wygląda naprawdę dużo lepiej. Zobaczcie, jak może wyjdziemy. Czekajcie, dobra, wyszliśmy. No chociażby ta ziemia, tak? Wygląda dużo fajniej. Nawet te mury, zobaczcie, są fajne. Widać już każdą tą cegłę wyodrębnioną, także jest naprawdę spoko. Zobaczcie, zmieniliśmy niebo. Ja w ogóle nie wiedziałem, bo dawno nie miałem, że są jakieś chmury tutaj w tej grze. Kompletnie gwiazdy, chmury. Kompletnie o tym zapomniałem, bo od 2 miesięcy chyba grałem z tym Squawk Quality na zero. A co ty tu robisz? Dobra, wiecie co, ten dildo to był w bazie w ogóle. Zamknięty, sobie wyszedł jak była noc. Także zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Oczywiście możemy tutaj pozmieniać te różne wartości. Możemy dać, pokażę wam na przykład tą ziemię damy na maksa i niebo też zwiększmy. Jak to będzie teraz wyglądało. No jest więcej roślin, tak? Po prostu na ziemi. No i jak widzicie, za nami chodzi taki cień, tak jakby. Jesteśmy ciągle w cieniu i widzicie te roślinki jakby wyrastają przed nami, tak? Dlatego właśnie renderuje się na bieżąco, a nie jakby na raz. Dlatego to jest lepsze, bo dzieli po prostu ten bufor. Jeżeli ja dobrze rozumiem, bo ja nie jestem specjalistą, nie? Ale wydaje mi się, że on po prostu dzieli ten bufor, a nie robi na raz. Dlatego czasami jest taki lag na 10-15 sekund, bo po prostu chce zbuforować wszystko. Zobaczcie, jak to niebo zajebiście wygląda. W zasadzie nie wygląda lepiej dużo niż na te 50%, dlatego zmieniam sobie na 50%. Dajmy tak. Bo wygląda w zasadzie tak samo, może ta ziemia trochę gorzej, więc z ziemią możecie sobie pokombinować, jeżeli chcecie, bo rzeczywiście może ta ziemia fajniej by trochę wyglądała. Dajmy na przykład o tak. Jest dużo fajniej. Niebo może zostać, bo ja nawet, kurde, naprawdę nie wiedziałem, że są chmury w tej grze. Nie wiem kiedy to w ogóle wprowadzili. Możecie sobie pokombinować jeszcze. Znaczy, wiecie co, zrobiłem tutaj World Tile Buffers i Textures na Epic, bo to są takie w zasadzie najważniejsze jakościowe
wartości, które tutaj najwięcej zmieniają, aczkolwiek jakość nie była jakaś super, super, ale straciłem 10-15 FPS, więc radzę Wam tutaj to włączyć. Jeżeli chodzi o motion blur, ja to w ogóle wyłączam, bo ja tego nie lubię, jak jest taki, wiecie, zamazany ekran, jak się obracamy, dlatego możemy sobie to wyłączyć. Tutaj te wartości to jest coś innego, tak? Tutaj mamy na przykład, jak bardzo nam się kamera trzęsie podczas biegania. Dlatego, no jak kto chce, jeżeli jesteśmy na jakimś dinozaurze, to w ogóle to jest przeszkadzające. Jak obok są paracery, brontozaury, to w ogóle nic nie widać. Możemy sobie tutaj to wyłączyć w ogóle, prawda? I jest jakoś tam inaczej. I jak tutaj damy sobie to też na zero, w sumie nawet nie wiem, co to jest FOV. To w ogóle gra wygląda gorzej. Dlatego nie wiem, no tutaj zostawmy już to na te 50%, tutaj też dam na te 50%, tak jak było. No i powinno być wszystko fajnie. No napiszcie, jakie wy macie ustawienia, czy pomogłem wam może jakoś tutaj w tym poradniku. Już grę będziemy znowu kręcić na tych ustawieniach, dlatego te odcinki będą ładniej wyglądały. Powiem wam szczerze, że... powiem wam po prostu tak, jak wchodzi update do gry, to twórcy, nie wiem czy przez pomyłkę, czy tak musi być, ale resetują ustawienia graficzne, usuwają skróty klawiszowe, co strasznie jest naprawdę denerwujące. Później czasami ciężko zapamiętać jest te ustawienia, więc ja też będę mógł sobie do tego filmu wrócić z kolei, żeby później sobie zobaczyć. Dzięki za oglądanie, łapka w górę, jeżeli wam pomogłem, napiszcie jak tam u was z ustawieniem, jak tam z FPS-ami. Mój komputer macie w zakładce informacje na stronie głównej, tam jest MSI GTX 970, procesor i5 bez OC, dlatego w sumie nieźle tutaj to wygląda, 8 GB RAM, tak? Więc sobie możecie tam porównać, sprawdzić, napiszcie jaką macie kartę i jakie macie ustawienia. Do zobaczenia, cześć!